Dzisiaj chciałabym wam powiedzieć o mojej pielęgnacji włosów w lutym. To będzie taki trochę chaotyczny film, bo miałam sobie to wszystko posortować na jakieś takie całkowite zużycia, pół zużycia, zaczęte zużycia, a w końcu wszystko mam tutaj w jednym miejscu i mam nadzieję, że jakoś się połapiecie razem ze mną, bo w sumie ja też tutaj się muszę w tym wszystkim połapać i że film będzie wam się podobał. Zacznę od czegoś takiego wyraźnego punktu w pielęgnacji, czyli od przetestowania kuracji na gorąco jantar. Jest z tego cały film, więc nie będę się rozgadywać, tam możecie zobaczyć efekty. Czy kupię ponownie? Myślę, że na razie nie, bo po prostu mam tyle do zużywania, że na razie nie mam kiedy zużyć tej kolejnej kuracji, wolę coś nowego wypróbować, ale wszystko mówię w tamtym filmie. Z szamponów zużyłam, w ogóle już całkowicie wyzerowałam wianek, szampon do włosów, ten odżywczy, i powiem wam, że jestem mega zadowolona, jest to świetny szampon, o nim mówiłam już chyba w poprzednim miesiącu, ale wydaje mi się, że nie zdążyłam go wykończyć wtedy i dokończyłam w tym miesiącu na początku jakoś. On jest super łagodny, trzeba uważać, bo ja go tak nierozmyślnie zmieszałam z kwasem hialuronowym i to spowodowało, że robił przyklap, ale solo zastosowany bez kwasu hialuronowego świetnie oczyszcza i nie robi przyklapu absolutnie, ale faktycznie czuć, że jest odżywczy, pięknie pachnie brzoskwiniami, więc polecam serdecznie. Z łagodnych szamponów w ogóle stosowałam praktycznie same łagodne szampony i mydła, więc tak mi się to rozłożyło. Tutaj powiem wam, że mam ze sklepu taką sprawę, że czasem się zdarza, że w dostawie coś przyjdzie na przykład lekko uszkodzone albo lekko rozlane i oczywiście ja tego nie zamierzam nikomu sprzedawać. Takie produkty sama zużywam, bo czemu nie, jakby nie lubię marnowania rzeczy, wydaje mi się, że to jest normalne i zresztą każdy by tak robił, więc ja tak właśnie robię. I przyszedł, wyobraźcie sobie, pęknięty tutaj na górze szampon jeden. Tutaj delikatnie pękło coś, bo ten szampon był na samej krawędzi paczki, więc no bez sensu trochę, ale nieważne. To jest Botavikos, taka nowa linia, to jest wszystko też właśnie z tych kosmetyków rosyjskich bez SLS SLES i to jest wersja nawilżająca. Ja w ogóle to jest ciekawe, bo dzięki temu, że ten się akurat rozwalił, to przetestowałam nawilżający, bo gdybym sama wybierała, to pewnie wybrałabym odżywczy, czyli taki z trochę brązowymi tutaj tymi właśnie etnicznymi wzorkami i jest jeszcze normalizujący. I powiem wam, że ten ma po pierwsze genialny taki bardzo łagodny, fajny zapach. Bardzo fajnie się nim myje, po prostu. Bardzo fajnie się nim myje. Jeżeli chcecie próbkę, to z tego porobiłam jeszcze trochę próbek, więc możecie dopisać do zamówienia, że chcecie tego próbkę i jest szansa bardzo duża, że się jeszcze załapiecie. Podobnie jak ten wianek. No, jakoś one mi się dwa tak fajnie skleiły, że naprawdę współgrały fajnie ze sobą. Potrafiłam umyć na przykład raz pierwsze mycie jednym, drugie drugim, bo czasem myję dwa razy, czasem raz, różnie to bywa. A przechodząc do mydeł, to te mydła naprawdę Ecolab to greckie w zeszłym miesiącu, a w tym znowu powrót klasyków, czyli Karelia Organika Malinowa i czarne mydło Agafi. Jak widzicie, troszkę jeszcze tutaj zostało, jeszcze tutaj spokojnie jedno, dwa użycia będzie. Ja tymi mydłami też myję sobie twarz i ciało, chociaż twarz częściej teraz w sumie olejami się próbuję przestawić. Mydło malinowe Karelia Organika to jest po prostu zapach mojego życia, jest po prostu przepiękny, taki lekko sztuczny, no ale cóż, takie zapachy lubię w sumie. A mydło czarne Agafi to jest klasyk, przepiękny, neutralny zapach w środku, fajnie, bo można znaleźć w ogóle listki, zaraz wam pokażę, chociaż nie, chyba tego listka wyrzuciłam, albo nie wyrzuciłam, pokażę. Gdzie jest listek? Opatrzcie, specjalnie zostawiłam właśnie listka, którego znalazłam w tym czarnym mydle, to jest po prostu świetne, można czasem znaleźć jakieś właśnie trawki, jakieś takie listki, to jest po prostu super, sprawia to, że to jest świetny prezent, chociażby. U mnie one są oczywiście mocniejsze i na przykład to mydło ziołowe, tak jak na włosingu pokazałam wam te pomiary pH, ono jest trochę zasadowe, więc nie każdy będzie lubił, ale u mnie się sprawdza i zawsze uwielbiam robić próbki z mydła, bo po pierwsze łatwo się robi te próbki, a po drugie to jest fajna próbka, bo można zużyć na kilka razy i do różnych rzeczy, więc moim zdaniem to jest po prostu mydło, to jest próbka idealna do waszych zakupów. I przechodząc dalej, może przejdę do oleju. O, olej z czarnuszki, zużyłam całkowicie już na komi i rozpoczęłam też olej z czarnuszki, ten nowy Majwita. On wygląda tak. Tutaj jest 100 ml, ale tutaj jest duże zużycie, bo zużywam ten olej, nie tylko ja, buduję napięcie. Kolejny kwas hialuronowy poszedł, ale to już nic nowego, muszę zacząć chyba 100 ml, bo tutaj non-stop go używam i nie tylko do włosów, więc to jest taki już oldtimer, zawsze muszę mieć. Teraz przejdźmy może do odżywek i masek. Dostałam w ogóle gratis do zamówienia takie coś. Jest to odżywka bardzo prosta, bardzo dużo jest tutaj ekstraktów, ale bardzo wysoko jest też silikon, więc dla mnie na długość rewelacja. Po prostu nie wiem w ogóle ile kosztuje ta odżywka, ale jeżeli nie jest zbyt droga, to ja spróbuję ją sprowadzić, bo
jest bardzo fajna, a jeżeli jest niedroga, to ma to zdecydowanie sens, żeby tę odżywkę kupować i stosować do włosów takich jak moje. Zużyłam całą maskę tę stymulującą wzrost włosów Agafi. Ją zużyłam przy jakimś filmie, chyba przy emulgowaniu, tak mi się wydaje. Dla mnie one są troszkę niewydajne, na moje włosy to jest za mało i jest za mało na dwa razy, a za dużo na raz, więc to mi się nie klei, ale jeżeli macie na przykład krótsze włosy czy coś, to te saszetki mogą być fajne właśnie na dwa razy, czy na jakiś wyjazd. Mam jeszcze dalej tę maskę w ogóle rokitnikową, po prostu nie wierzę, jak ona jest wydajna, to jest jakiś szok, bo jeszcze mi zostało tak z 1/3, już się trochę boję, czy ona w ogóle, coś się z nią nie dzieje, zobaczcie, trochę taki ma dziwny kolor. Radziłabym wam, jeżeli macie ją, to szybciej zużywać niż ja i nie używać jej przez po prostu 4 miesiące po otwarciu, no żartuję, może 2, ale tak czy siak to za długo, bo ona ma proteiny i wiecie, ja nie do końca z tymi proteinami się przyjaźnię, więc rzadziej używam. A tutaj kolejne otwarcie wczoraj nastąpiło, a wręcz jakby powiem tak, nawet nie ja otworzyłam tę maskę, tylko ona właśnie, to kolejny jest taki fail. W ogóle te maski z Organic Shopu są tragiczne, jeżeli chodzi o jakość tego opakowania, bo to jest tak niewytrzymały plastik, że naprawdę miałam jak na razie, dobra, jedna się rozwaliła w zamówieniu, które ja wysłałam, a zawsze staram się bardzo dobrze je zabezpieczać. Tu są po prostu takie naprężenia, bo to jest taki kubek jakby spożywczy. To nie jest takie mocne jak to na przykład, tylko bardzo słabe opakowanie, no ale cena jest niska, a same maski są świetne, pięknie pachną, jest ta figowa, jest z awokado i jest jaśminowo jakaś tam żożoba czy coś i w każdej jest jakiś tam jest olej awokado, miód, tutaj jest olej ze słodkich migdałów. No i właśnie to będę używać do swoich włosingów i nie tylko swoich włosingów. Tutaj mam jeszcze żel z kurkumą, oczywiście lniany, z kurkumą i z czarnuszką. To na Instagramie wydaje mi się, że dałam przepis. Mam takie zdjęcie z tym żelem, tak się przyczajam, to właśnie tam macie składniki tego żelu. Lubię, żeby ten żel gdzieś tam sobie stał, więc on jeszcze wystarczy mi spokojnie na, myślę, że kilka dni, tydzień max. Tu kolejna wcierka, która też się rozwaliła. Ja nie wiem, co z tymi dostawami jest, że ta wcierka właśnie też była jakaś taka lekko uszkodzona. To jest ziołowy przeciw wypadaniu z Agafi. One są takie, no, dość właśnie proste w składzie, bo mają same ekstrakty ziołowe praktycznie i nie mają alkoholu, więc myślę, że to będzie coś fajnego jako taka wcierka codzienna. Pachnie też tak kosmetycznie, więc przyjemnie dość. Z innych wcierek dalej cisnę z Lady Banfi. Ona jest mega wydajna, więc jeszcze długo będę zużywać. Say something, I'm giving up on you. Widzicie, wszystko mi ucieka. A jeszcze wyklarowanie sytuacji. Lady Banfi ma taki sam skład jak zwykła Banfi, tylko że w Lady Banfi jest łagodniejszy zapach. I może ona jest minimalnie łagodniejsza, raczej kwestia zapachu i faktycznie ona pachnie łagodniej. I bez takiej dziwnej, tej takiej strasznie mocnej nuty. Więc dla mnie lepsza, bo z tamtą to ja nie mogę zasnąć na przykład. Muszę rano, żeby wywietrzało. No i jeszcze jedna wcierka, jaką rozpoczęłam i jestem bardzo zadowolona, bo stosuję też jako mgiełkę nawilżającą przed olejowaniem. To jest właśnie ta apteczka babci Agafi, aktywne serum ziołowe przeciwłupieżowe. W ogóle ta nazwa serum to mnie zawsze rozwala, bo dla mnie serum to wiecie, tylko takie silikonowe. A to jest zwykła wcierka po prostu. Ma tutaj sporo składników właśnie takich przeciwłupieżowych i ma też bardzo dużo ekstraktów roślinnych, między innymi z dziurawca, ze skrzypu, z pokrzywy, więc super fajnie. Plus jest też na przykład ichtiol, taki jak w herbawicie tej wcierce, tylko że tutaj nie ma alkoholu, tam jest alkohol, co komu bardziej pasuje oczywiście. Jeszcze chciałam wam tylko o swojej pielęgnacji powiedzieć, że dalej zużywam i dalej systematycznie, jeśli chodzi o serum, to jestem wierna temu serum z Venity, temu serum z olejem arganowym i z Buriti. Jest fantastyczne, to serum dalej utrzymuje to zdanie i za taką cenę to jest naprawdę chyba najlepszy produkt, jaki może się trafić, serdecznie polecam. Jeszcze w ogóle właśnie, bo dużo osób mówi i pisze, i raczej pisze niż mówi, że wow, ty tyle zużywasz tych kosmetyków, jak ty to robisz, więc teraz tłumaczę, uwaga, po pierwsze zużywam i też robię próbki, czyli na przykład nie zużyłam dwóch mydeł po pół kilo sama, nie nałożyłam sobie pół kilo mydła na głowę. Ja wręcz bardzo oszczędnie, jeżeli chodzi o myjące rzeczy, używam raczej odżywki i maski nawalam hurtowo i oleje też w sumie, a mydła nie, więc po pierwsze idzie to na próbki, a po drugie zużywam te niektóre produkty nie sama. I żeby o tym powiedzieć, to muszę zaprosić gościa specjalnego, który jest teraz w kuchni, ale zaraz będzie tu. Już. To możesz tutaj sobie siąść. O, cześć! Nie? Tak, no, to Mateusza pewnie już znacie, bo różne filmy dziwne nagrywaliśmy.
Dziwne filmy, tak. I ten, i jeszcze jest Włosing Mateusza na jego kanale, to jest film ukryty, tajny, ściśle tajny, także wiecie, jak go zobaczycie, to nie wolno nikomu wysyłać, bo umrze w ciągu 7 dni, jak go zobaczy, także... Dobra. Dokładnie, my będziemy się wygrzebywać z waszej wanny z odpływu. Ale o czym chcemy powiedzieć? Chcemy powiedzieć właśnie o twojej pielęgnacji, że ty mi też to zużywasz wszystko i to nie jest tak, że ja to wszystko zużywam i jakby po prostu widzicie, bo wszyscy mnie już oskarżają, że ja strasznie dużo zużywam wszystkiego, a to wcale nie jest tak, bo jeszcze ty zużywasz. Tak, to ja, to moja wina. Tak, bo ty zużywasz to wszystko, to ty zużyłeś to pół kilo mydła, a nie ja. Nie możemy naruszyć twojej struktury włosów po prostu, a więc wszystko tak. Testujemy na kawie doświadczalnej. Dokładnie, ale no właśnie, z Mateuszem jest taka sprawa, że nie myjemy w ogóle szamponem ani mydłem tym bardziej, bo jest problem, więc myjemy odżywką i tutaj naprawdę już myślę, że w oddzielnym filmie poruszymy ten temat, ale mycie odżywką tutaj po prostu genialnie się sprawdziło i zużyliśmy całą po prostu puszkę tego właśnie waksa Arabika Color Care, już nieważne, wiecie co, w ogóle przepraszam, że takie brudne, ale po prostu moja ręka uniemożliwia mi umycie tego dziadostwa przed. Ta odżywka świetnie się sprawdziła do mycia, bo świetnie się pieniła i działała spoko u ciebie, prawda? Znaczy jak to jest coś takiego, jeżeli porówna się ten produkt do wszystkich tych takich klasycznych, których się używa, gdy kompletnie nie znasz się na włosingu, to ona się nie pieniła. Wy wiecie, o co chodzi, no bo są odżywki, które się bardziej pienią, czyli na przykład właśnie ta, a są odżywki, które się mniej pienią, tak jak na przykład bardziej olejowe, tak jak na przykład ta. Ta rokitnikowa się w ogóle praktycznie nie pieni, bo tam są silikony i tak dalej, tu nie ma silikonów, jest keratyna, ale u ciebie to nie przeszkadza, bo krótkie włosy, więc nie cierpią, prawda? No moje by cierpiały, jakbym codziennie im waliła keratynę, prawda? A u ciebie i tak co ile używamy? Co 2-3 dni włosing jest, nie? Tak, co 3 dni. Znaczy ja zawsze miałem tak, że musiałem myć włosy co drugi dzień, ponieważ mi się strasznie przetłuszczały, a teraz myjąc właśnie odżywką nie mam żadnych problemów. Mógłbym nawet testowaliśmy, chyba 5 dni wytrzymały moje włosy bez mycia i naprawdę tego 5 dnia nie wyglądały tragicznie, a normalnie naprawdę na co drugi dzień i już tego drugiego dnia moje włosy były tak przetłuszczone, że wyglądałem tak, jakbym sobie nawalił kupę żelu do układania włosów na nie. Także postępy są, no ja się mega cieszę i oczywiście dalej będziemy działać. No i u ciebie, już ci mówiłam to zresztą, co stosuję, ale resztkę tego oleju kokosowego też zużywamy. No pomimo, że masz włosy, do których teoretycznie ten olej się nie za bardzo nadaje, ale fajnie zadziałał, no nie na skórę głowy, zadziałał spoko, więc spokojnie jeszcze tą resztkę sobie na tobie wyzużywam. Znaczy Agnieszka atakuje mnie cały czas jakimiś produktami, gdy mam odwróconą uwagę, więc nie, przez połowę czasu nie wiem, co na mnie wkładasz właściwie. Tak, ale olej z czarnuszki to kojarzysz, nie? Kojarzę. No właśnie, więc olej z czarnuszki to zużywamy sobie oboje i jest świetnie. Myślę, że u ciebie właśnie też fajnie z tym łupieżem, trochę już to ogarnia się, powiedzmy, no będzie lepiej. Ciśniemy ogólnie. To myślę, że też spróbujemy u ciebie wcierkę taką, bo jak na razie to jechaliśmy z tamtą, którą pokazywałam przed chwilą, z tą apteczką Agafi, wiesz, które? Jak zobaczę opakowanie, to może sobie przypomnę. No nie mogę znaleźć. O, jechaliśmy jeszcze z tą właśnie, z tą apteczką Agafi i też myślę, że spoko się sprawdza, bo u ciebie w ogóle z alkoholem rzeczy to absolutnie nie, bo dramat się robi od razu, po prostu jest coś strasznego, Armagedon istny, więc tylko bezalkoholowe i taka wcierka i tamta druga wcierka, to będziemy też jechać w tym miesiącu i jeszcze właśnie myślałam, żeby u Mateusza zastosować to, no ciekawe, pomachaj, ładny zapach. Także możemy z tym spróbować, tu są proteiny roślinne, jest też olej kokosowy, więc skoro ten olej kokosowy nie zrobił ci masakry, to też powinno być ok. Bo właśnie ta nam się skończyła, po prostu fajnie się stosowało, ale oczywiście chciałabym coś znaleźć fajnego, co w moim sklepie jest, bo ta odżywka jest jakoś strasznie trudno dostępna. Ona u mnie została, już mówiłam, rok i w końcu znalazła zużycie, bo jakoś do niej się nie mogłam przekonać, ona naprawdę jest fajna. Już to mówiłam gdzieś, nie chcę się powtarzać, ale będziemy jeszcze szukać fajnych odżywek do mycia i na pewno damy wam znać. I myślę, że zrobimy też jakiś update męskiego włosingu, a na razie na kanale Mateusza zdecydowanie jest co oglądać. Chińska tortura wodna. Rzucimy jakiś link na... Mam do ciebie pytanie w sumie tak naprawdę, bo jakby to jest napisane wax, prawda? Co wiadomo co znaczy. Z drugiej strony to jest maska? Tak, to jest maska. Maska regenerująca do włosów farbowanych na ciemne kolory. Czyli mamy pudełko, które ma wielki napis wax, który jest maską, który tak naprawdę jest odżywką, który stosujemy jako szampon.
Dokładnie tak, właśnie tak jest. To jest taka maskocepcja troszeczkę. I dziwimy się, dlaczego faceci nie rozumieją włosingu. Wiecie co, w zasadzie to wszystko jest przez tych nieszczęsnych producentów, no bo oni chcą to sprzedać kobietom, tak? Więc muszą przybierać strategię, żeby to kupiły kobiety i ogólnie ludzie, którzy może nie za bardzo się wczuwają w całą filozofię włosingu. Więc jakby ta nazwa przyciąga, bo to w ogóle jest jakiś taki produkt legenda, tak jak produktem legendą jest na przykład wcierka jantar. Jak ktoś słyszy wcierka, to myśli wcierka jantar, o, obiło mi się o uszy, każdy o tym słyszał, więc jakby to jest taki chwyt marketingowy, który nie jest zły, no bo działa, tak, więc no skoro działa, to nie jest zły, prawda? Maska, odżywka, w mojej nomenklaturze włosowej to jest to samo, bo mają te same składniki, tylko maska zazwyczaj jest bardziej gęsta, chodzi bardziej o formę tego niż o składniki, ale nie zawsze. Na przykład Carlos taki, to się przewija non-stop ta nazwa, myślę, że już kojarzysz na pewno, to bardziej ma konsystencję odżywki niż maski, a nazywa się maska. Teoretycznie maska powinna być bardziej odżywcza. Znaczy Carlos kolor jest bardzo odżywczy, maska, no nie. Więc to zależy tylko od producenta, jak sobie to nazwie. Taka jest moja oczywiście teoria. Ja myślę, że można mieć też inne zdanie, prawda? Że maska na przykład to faktycznie jest już jakaś głęboka odbudowa, tak jak oni tutaj chociażby sugerują. A i dlaczego myje? No bo ma składniki, które myją, bo jeżeli odżywką możemy zemulgować olej zwykły, na przykład olej zwykły słonecznikowy, jak zmieszamy z maską, to nam się stworzy taki majonez olejowo-maskowy, to tak samo ściągnie ten olej z włosów, który potrzeba zdjąć, a jednocześnie nie zrypie ci skóry na tyle, żeby ją podrażnić. Wiesz o co chodzi, czyli wszystko będzie umyte, a nie będzie podrażnione. I u ciebie właśnie do tego dążymy, bo u ciebie każde delikatne podrażnienie kończy się Armagedonem, tak? Zdecydowanie. Nie ma co tutaj po prostu owijać w bawełnę. Następnym razem, jak będę miał takie czerwoną skórę podrażnioną, atopową, to pokażemy na takie... Nie no, mam nadzieję, że już nie będzie, może już nie będzie, chociaż to jest, wiesz, nawracające i to jest też nie tylko pielęgnacja, ale też stres. No, więc po prostu nie można się stresować, no. Życie kawi jest bardzo stresujące. Także będziemy walczyć dalej z moim włosingiem, swoim włosingiem. Mój włosing trochę nudny, więc czasem możemy już twój pokazać, bo twój jest w sumie ciekawszy, bo widać u ciebie postępy, to jest najfajniejsze, jak widać postępy. I to jest też fajne, że ty widzisz postępy, bo no... To znaczy, że one są. Zdecydowanie tak. Także super. Miło było nam się tutaj podzielić z wami naszymi właśnie włosingami z tego miesiąca i planami, co będziemy używać. Mam nadzieję, że wam się to podobało i że dało się wywnioskować, co zużyliśmy, a czego jeszcze nie zużyliśmy i co będziemy używać. Jeżeli macie jakieś sugestie, jeśli chodzi o odżywki do mycia dla Mateusza, które są na przykład w moim sklepie, to najlepiej oczywiście, to piszcie. Zapraszam oczywiście na kanał Mateusza, tam są różne śmieszne rzeczy, ja tam czasem też jestem, a czasem mnie nie ma, to może lepiej dla tamtego kanału, ale każdy znajdzie coś dla siebie i oczywiście na blogu też Instagramy nasze wszystko. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! No. A jeszcze zapomniałam o żelu lnianym, że u ciebie żel lniany ostro jedziemy z żelem lnianym, właśnie, z tym na przykład. I tutaj właśnie też z myślą o Mateuszu dodałam tę kurkumę i czarnuszkę, co się obróciło na moją korzyść również, bo u mnie to super działa. Kurkuma właściwości takie właśnie też przeciwzapalne, bakteriobójcze, gojące, no a do tego dążymy. I czarnuszka to samo. Więc fajnie. A ten żel fajnie ci wydobywa takie słodkie loczki i już może takie nie będę mówić. Wszyscy się przerażą. Co w ogóle jest w rodzinie? Tak, no. Właśnie, no. W ogóle wcześniej nie miałeś takich loków, no. No. A teraz w ogóle też się takie są marne, ale czasem po prostu tak już wyjdą na wierzch, że po prostu szok. Świetnie to wygląda, ja uwielbiam loki, więc po prostu jak tylko już widzę, że się pojawiają, to bym gniotła i wydobywała, więc no niestety skończysz po prostu z lokami. Będę wyglądał jak Justin Timberlake po prostu. No, ale z tych wczesnych lat, nie? Z tymi noodlesami. Tak, to było po prostu na zawsze w mojej pamięci. Właśnie, jeszcze siostra Mateusza też skorzystała, po jednym użyciu już po prostu było dobrze. Ja automatycznie, jak tylko ją widziałam, to myślę sobie, oho, te włosy są dobre. Jak się je wygniecie porządnie, da się nam trochę żelu, trochę nawilżenia, mniej protein, no to będzie pięknie. No i po prostu było pięknie. I jest. I wow. Dobra.